przede wszystkim dobra zabawa, drugi plan to rywalizacja. Karol Pinkas okazał się najlepszym zawodnikiem podczas odbywającego się w hali MCKiS Grand Prix w szachach. To już siódma odsłona tego sportowego wydarzenia. Turniej rozegrany został w jednej grupie Open w systemie szwajcarskim. Na drugiej pozycji uplasował się Zbigniew Kądziołka, a tuż za nim był Stanisław Stachańczyk. Zawody już organizowane po raz siódmy. Dla kogo? Generalnie dla mieszkańców Jaworzna, dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, dla wszystkich chętnych, którzy mają ochotę przyjść, zagrać, spróbować, pobawić się. Na turniej rozgrywany w Jaworznie przyjechali także szachiści spoza naszego miasta. Gramy praktycznie we własnym gronie. Przyjeżdżają też zawodnicy z Katowic, Szanowa. Mamy też specjalnego gościa z Chorwacji, pana Grzetica. Są to zawodnicy, którzy grają ze sobą od wielu lat. Na zawodach rywalizowali także najmłodsi fascynaci szachowych rozgrywek. Najlepszym juniorem został Igor Musiał.